Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. O, cześć, nie zauważyłem was. Witam was serdecznie. To już kolejny odcinek. Zbliżamy się ku końcowi. Fucking language! Seu grigo de merda, cala a boca, seu grigo! That's right, I may be a moron, but here's the thing. Zastrzeli go, czy nie? I ain't quite as dumb as I see. Oh. No szkoda, szkoda, że nie możemy grać dłużej Maxem w skórze z włosami. It was time to get out of there. It seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub. Dobra, Max, przestań gadać już. I've been given enough chances to make this right. Ile można? I'd blown it. Szukamy tutaj naboi, szukamy jeden painkiller, to jest malutko. Keep me living the same mistakes for all eternity. Tutaj coś leżało? A, oczywiście. Dobra. Ruszamy do przodu. Zastanawiam, co to za posiłki w ogóle? To jest brazylijska policja, czy co? Wparowali, ni stąd, ni zowąd. O kurde. Painkiller. If I filled my body with enough poison, maybe I'd forget I added another dead girl to my rap. Ciekawie wygląda. Nieciekawie wygląda. Mogę go posuwać. Krwawi, nie powiem skąd. Dobrze. Tutaj chyba więcej nic nie znajdę, więc idę przed siebie. Wow, jakie widoczki! Spójrzcie. Giovanna and Marcelo were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Tak, jasne. Praktycznie cała rodzina nie żyje. Mogę pościągać tych policjantów, oni. Mogę, fajnie. Nie wiem, czy miałem, ale nieważne, no skoro jest czerwona kropeczka, to rozumiem, że mam strzelać, tak? To nie mogę się dostać. Jakieś znajdźki, wiecie co? Strasznie dużo tego minąłem. O, gruba, tutaj jakaś broń jest. Co to jest za... To jest jakiś G6 Komando. Fajnie, przyda się. Na pewno. Idziemy przed siebie. Bum. Skok. Słyszę strzały już na ulicy. Takie gruzy to mogliby chociaż coś tutaj poukrywać, co nie? No, przynajmniej wiedział, że... Tych też sprzątne. Nie wiem, do kogo mam strzelać. Czy do tych, czy do tamtych. O kurcze. Wow. Wow, wow, wow. Zdecydowanie wolę go w skórze. Boże, jak mnie razi w oczy to normalnie ta koszula. They weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcelo and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. No jestem ciekaw, czy uda mi się kogoś uratować z tej rodziny, bo tak naprawdę zwróćcie uwagę, że cokolwiek próbuję, to nie wychodzi mi do końca dobrze. Efekty są, rzekłbym, nawet mierne. Lub też jeszcze gorzej. Oni mnie w ogóle nie widzą? Jak to jest możliwe? No i co? Uciekł tam. Ten jeszcze się rusza? Czy to taki efekt pośmiertny? Może być. Jak zwykle gadka, jak zwykle zmieniam broń na jedną, nie? Naboje się przydadzą na pewno. Coś mi się czuje, że... A gdzie jest ta moja broń, co miałem ją gdzieś... O właśnie, tutaj leży coś. 30 mogę za jednym razem mieć. Idę przed siebie, tutaj i tak jest dosyć... Nie, nie będę strzelał. Szkoda mi amunicji. Kolejna scenka, no nie wierzę. Giovanna and Marcelo were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started.
This was turning into another fine example of private security work. Wiecie co, nie spotkam jeszcze bohatera, który by tak samo sam siebie dobijał. Naprawdę, na każdym kroku. Jest taki pesymistą. A ten co tutaj? On chyba zjechał. Dobra. Nie będę go wykańczał, po co? Schodzimy. No jak na razie dużo strzelania nie było. Znowu scenka. Panowie z Rockstar, czy wy troszeczkę nie przeginacie? My chcemy tutaj akcję, a nie... Cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Whoa. It was fair game, as I was about to find out. Ja mam teraz wrażenie, że ja razem z wami będę oglądał to. I wstał jeszcze. Nie rozumiem, o co chodzi w ogóle. O kurczę, tam nacierają stamtąd. Chyba zszedł, co? Muszę celować w głowę, bo widzę, że to jest chyba jedyny stuprocentowy sposób. O kurcze! Skąd? No dobra, to jest przegięcie. Troszeczkę za długo... Za dużo wytrzymują tak naprawdę. Co ma za broń? Fala jakiegoś. Co to jest? Zaraz się przekonamy, czy to jest lepsze, czy nie lepsze. Udało mi się przeskoczyć. Oj! Wszystko poszło w ten, w kamizelkę. Oj, zginę. Mam przynajmniej takie wrażenie. Wow, wteleportował się w podłogę. No cóż, czasem tak bywa. Znajdźka. W końcu coś. 2/3. Nie jest źle. Idźmy do przodu. Oj, 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 oj. Jak tam były strzały, to znaczy, że idą w moją stronę. No koledzy, nie mam całego dnia. No, został w tętnicy. Standardowo. O, tego mogę sprawdzić. Nie, żeby mnie to interesowało, to ciało tak naprawdę. No mów coś, Max. Szybciej. Nic nie powiedział. Zobaczcie, gdzie oni mieszkają. Nie mówcie mi, że ktoś tutaj mieszka. Ja, dziękuję. Masakra. Masakra, jednym słowem. Tak ludzie naprawdę mieszkają w tej Brazylii, w tych... W tych przedmieciach właśnie, w takich gettach. Znowu idę powoli, znowu będzie scenka. Tak jak w tym filmie Miasto Boga, świetny film, polecam, jeżeli nie widzieliście. City of God. Super film. Trwa 3 godziny. I musicie mieć cierpliwość, żeby go oglądnąć w całości. I to nie jest film dla każdego, bo to jest ciężki film, ale naprawdę polecam wam właśnie, dzieje on się w takich miejscach jak tutaj. Dzieci, narkotyki, broń. A ten co mnie tam atakuje? Jeszcze? Ściągnąłem go? Mam nadzieję przynajmniej, co? Jeden painkiller tylko. Muszę go użyć. Czy ktoś we mnie strzelał z góry? Niemożliwe to jest przecież. Wow! Czy tam są jakieś beczuszki albo jakieś butle? Nie żyje. Wow! Wow!
fuck? Czyżby mi się udało? Tam jeszcze jeden naciera. Dobra, sprzątnięty, fajnie, fajnie. Myślałem, że mogę scope'a jakoś włączyć, ale... Ale widocznie nie mogę. No cóż. W to jakby strzelili, tu jakby wszystko pierdyknęło. Gra muzyka. Ja tutaj jakoś nie widzę specjalnie, żeby było w co strzelać. Jest w co strzelać, ale skąd? Dobra, ja się zmywam. Kurczę, jak to wszystko oskryptowane jest. To nie mogę. Co teraz? OMRPG. Dobrze mówię? Jest, będzie kolejna akcja w stylu Maxa. Wiedziałem, ten co we mnie strzelał cały czas. Yeah! I znowu po kręgosłupie, po nerkach. Mocarny jest jednak facet wytrzymały. Wstawaj, Maksymilianie, mamy roboty do wykonania. Fucking great. I was still alive and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Szukam painkillera, bardzo by mi się przydał painkiller. Jestem na stanie zero w tym momencie, a może być za chwilę gorąco. Co to jest? Fall, to samo co miałem. No to nic, weźmy to. Wszystkie zakamarki, śmietniczek. Przeszukać śmieci, zrobione. Okej. Okay. Jak widzicie, więcej na razie oglądamy, słuchamy. Pięknie to zrobiłem. A co z tamtym kolesiem? Zabili go? Chyba tak. Dlaczego ja nie strzelam w te wybuchające beczki? Tutaj. Bo to nie jest wybuchająca beczka. Fail. Fail numer jeden dzisiejszego dnia. No, zawsze musi być jakiś, prawda? Znowu idzie powoli, to jest zły znak, wiecie co oznacza? A to ja może sobie wezmę łyka kawki? Jesus Christ, these bastards weren't playing games. Double bond. Viewer. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Nowa seria się szykuje. Już pewnie... Może, a może nie. Yes, this was definitely będzie wrzucone razem z tym odcinkiem. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Hare Krishna, Hare Krishna. Tak, właśnie. Tak jak powiedziałem, mam pomysł na nową serię, bo mam nową grę. O! Znajdźka. Pięknie, 3x3, no chociaż coś. Jest to gra, w którą na pewno nie zagracie na blaszaku. Może brzydko powiedziałem, nie powinien mówić na blaszaku, bo sam w to gram, a zazwyczaj ci, co mówią na blaszakach, to są antypecetowcy. Broń Boże, nie jestem. Ja uwielbiam każdą konsolę, każdy rodzaj wirtualnej rozrywki. I mam grę przygotowaną. Będzie to survival horror. Także mam nadzieję, że będą ciarki. Będą. Oby tak było. I w tą gierkę nie pogracie na PC-cie, dlatego... Myślę, że warto będzie zrobić kolejną serię.
Albo zrobię to dopiero jak skończę to. Co wy na to? I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. Ile to ciał? Teraz sobie tak wyobrażam, jak? Kto to będzie sprzątał wszystko? Ja wiem, że to strasznie brutalne, co to w tym momencie mówię, ale... No ale dajmy na to tak, w jakimś czasie to się rozkłada, nie znowu. Śmierdzi smród na ulicach. Masakra. I had no option but to take the scenic route. To tylko gra, powiecie. Wiem, wiem. Teraz w stylu na sama Fischera. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Te jego latki. A widziałem dzisiaj trailer nowego Splinter Cella i mówię wam, jak tylko będę mógł i dorwę tą gierkę w moje rączki, to na pewno to zobaczycie. Bo ja uwielbiam serię Toma Clancy'ego Splinter Cell. Uwielbiam tą grę po prostu. I powiem wam, że dużo rzeczy się zmieniło. Troszeczkę podchodzi pod Ghost Recona, ale i fajnie. Zresztą możecie sobie oglądnąć, na YouTubie już są trailery z tego. A tymczasem ja muszę przestać gadać o dupie Marynie. I skupić się na tym ostrzale tutaj. Co się stało? A, wow! Oglądamy pociski w momencie, kiedy przeładuję broń. Wychodź! Dwóch dostali za jednym strzałem. Patrzcie, to się nazywa... To się nazywa celność, co nie? Tu mi pachnie znajdźką. Może nie, może się mylę. Za chwilę zobaczymy. No nie ma nic. Dobra, schodzimy na dół. Muzyczka jest szybka, to znaczy, że ktoś tu jeszcze... Oj kurczę, chować się! Jak to się mówi brzydko, mózg rozjebany. Nie powinienem tak mówić, bo ostatnio analizowałem sobie oglądalność, sorry. Bardzo dużo młodych widzów ogląda moje materiały wideo. Co mnie cieszy. Ale też przeraża, bo trochę mięsa tutaj... Przekleństw jest mimo wszystko, ale was to jara, nie? Ja wiem o tym. Tamten zszedł, czy nie? No to my schodzimy. Na razie to kurczę, to się ciągnie jak flaki z olejem tutaj ta misja. Nie wiem, jakoś niespecjalnie mi się podoba wam. Zakamarki, jakieś takie ciasne to wszystko, w ogóle... Gadam sam do siebie przez cały czas. Nic nowego nie... No proszę, znowu. The alley was a dead end in more ways than one. I needed to find a way out of there. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Rozgląda się, rozgląda. Some other fine gentleman had the same idea. Z kosą na mnie? I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. Daleko sobie nie pobiegli, chłopaki. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. A teraz my wychodzimy, tak samo będzie. Nie, Max jest mądrzejszy oczywiście. Espera. Dobra, już nic nie mówię. Oglądam z wami. I decided I might as well follow them.
I was lost, and they were going somewhere. And it was the closest I was gonna get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Mm. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers, and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. No to jest jakiś plan na pewno. O co tutaj chodzi? O. Jest Marcelo w jakichś oponach. Schowany. Here was Giovanna and Marcelo. O kurczę, co on robi? What the hell were they about to do to him? Oh fuck! Marcelo! O ja pierdzielę. Mówiłem, kolejny nie żyje. Przynoszę pecha całej rodzinie. Zaraz ta laska zginie i już nie będzie kogo ratować. A ten idzie z kosą na mnie, patrzcie. Wow. O co tu chodzi? O, trzeba szybko naciskać. Co się stało? Ups. Czyżbym nie zdążył? Dziwne. Naciskałem. O co tu chodzi? No, naciskam przecież kick cały czas. O, to chyba chodziło o to, żeby w odpowiednim momencie to nacisnąć. Taka minigierka, tak? Coś na zasadzie Wiedźmina. A ja naciskałem szybko, nie można. Kurde, Marcelo, no. I co to wszystko? O co tu teraz chodzi? Już chyba wiem, kto za tym stoi. Została jedna osoba, prawda, z rodziny, no. Nie oszukujmy się, podano nam to wszystko już na tacy. It's a legendary gangway of killing people. Is it no ordinary street gang? I guess they want people to think they are. With this they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Que fez isso? Foi americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra, americano. Coisa morre, porra. Caralho. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Zjeżdżamy w gównie? No, laska jest troszeczkę pobrudzona, ja zresztą też. I co dalej? Drzemka. Szybka drzemka i za chwilę wracamy. A nie mówiłem. After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen, no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Pff,
Dobra, słuchajcie. Myślę, że to będzie następny chapter, dlatego ja już tutaj się w tym momencie z wami żegnam. Podobało wam się? Mam nadzieję, jeżeli tak, wiecie co robić. A tymczasem wyczekujcie następnej serii nowej, którą ja mam dla was przygotowaną w zanadrzu gdzieś tam. Trzymajcie się, cześć.